Done. Cześć, nazywam się Bastian i niemal od urodzenia gram w gry wideo. Nie jako profesjonalista, bo do tego brakuje mi czasu i talentu, ale pasjonat, który w swojej karierze ukończył już ponad 1000 tytułów, z uwzględnieniem tych, które złotymi zgłoskami zapisały się na kartach historii jako najwspanialsze gry wideo na świecie. A jedną z nich jest Gothic. Zdecydowanie jedna z najważniejszych gier mojego życia. I jestem pewien, podobnie może powiedzieć mnóstwo Polaków. Przez ogólną toporność zabawy objawiającą się w koślawych animacjach, sterowaniu czy systemie walki, przybijał genialnie zaprojektowany żyjący świat. Główny bohater, który, choć bezimienny, był jakiś, ciekawa fabuła czy niesamowite poczucie progresu. Każdy wydany punkt nauki się liczył i bezpośrednio przekładał się na progres naszego protagonisty. I magii tej do dziś nie mogą powtórzyć sami twórcy, Piranha Bytes. I no właśnie, Piranha. W tym materiale postaramy się przyjrzeć temu, co część autorów naszego ulubionego dzieła robi teraz, w 2024 roku. Czy tworzyli jakieś inne gry? Jeśli tak, to czy dobre? Zapraszam. Powiedz mi, jak siekać cebulkę. Siek, 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 siekam cebulkę. Ten materiał nie powstałby, gdyby nie fakt, że jako CD Action stworzyliśmy ten oto magazyn, CD Action Gothic, czyli jakoś tak 144 strony poświęcone wyłącznie najlepszej serii naszego dzieciństwa. Mnóstwo ciekawostek, włącznie z tymi zakulisowymi o procesie powstawania gry, wywiady, historia serii, a także ekskluzywne info o obecnie powstającym remake'u pierwszego Gothica. Z mojej strony magazyn mogę tylko polecić, szczególnie, że zajmowałem się graficzną stroną tego całego przedsięwzięcia i projektowanie oraz składanie całego magazynu do kupy sprawiło mi naprawdę masę radości. Rzecz zamówicie w naszym sklepie, sklep cdaction.pl, a w gratisie dostaniecie potężny, dwustronny plakat. Kawał chłopa. O, jeszcze macie taką górniczą dolinę fajną. Jak to się składa? No i z racji, że tutaj nic nie napisałem, to chociaż postanowiłem się zrehabilitować tutaj na naszym YouTubie. No to lecimy. Piranha Bytes ma kilku ojców. Pierwotnie filarem była ekipa Mad Scientists odpowiedzialna za silnik, czyli kolejno Dieter Hildebrandt, Bert Speckels i Ulf Woller. Potem, wskutek działań wydawcy Greenwood Entertainment, do ekipy dołączyli Alexander Brüggemann, Michael Hoge, sławny na cały świat Björn Pankratz, Kai Rosenkrantz, Stefan Njul czy Tom Pucki. Weźmy najpierw na tapet samych twórców silnika z Engine. Pan Dieter Hildebrandt, nim zaczął zajmować się Gothiciem, jak i Finsterem, czyli czymś w rodzaju graficznej, grywalnej prezentacji umiejętności programistów, był uczniem gimnazjum Wesamunde w Bremenhaven i jarał się niesamowicie Ultimum Underworld czy Wolfensteinem 3D. W Szalonych Naukowcach zajmował się przede wszystkim programowaniem całości silnika. Dwa pierwsze Gothici wraz z Nocą Kruka stoją na kodzie Dietera. W edycji Gold 2 wyszczególniony też jest jako programista środowiska 3D, co jest dość istotne, biorąc pod uwagę to, czym teraz zajmuje się Dieter. Bo dwa pierwsze Gothici to jedyne gry, nad którymi pracował. Później wybrał karierę naukową. Przyglądając stronę internetową pana Hildebrandta, można natknąć się na masę publikacji związanych z geowizualizacją, na przykład takich o przenoszeniu informacji z fizycznych map do wirtualnych miast w trójwymiarze i tak dalej. Ma się trochę wrażenie, że akurat programowanie Gothica mocno pchnęło jednego z ojców założycieli w tę dziedzinę nauki. Kolejny z naukowców to Ulf Woller. Był kumplem ze szkoły Dietera i podzielał on podobny pociąg do trójwymiarowych gier co on. W naukowcach zajął się sztuczną inteligencją oraz projektowaniem grafiki. Ktoś to musiał robić, tak czy siak, szanuje za szpagat wykonany między profesjami. W Gothicu 2 zdecydowanie grałby magiem. Ostatecznie w Gothicach zajął się, tak samo jak Dieter, programowaniem silnika. A później pracował jako programista jeszcze przy Emergency 3, czyli trzeciej odsłonie z serii RTS-ów, gdzie sterowaliśmy oddziałem strażaków i bratowaliśmy życia. Rzecz to dzieło 16 Tones Entertainment. Co teraz robi Ulf? Na pewno nie gry. Emergency 3 było ostatnią, przy której pracował. I szczerze mówiąc to nie wiem. Nie mogłem znaleźć o nim w internecie żadnych informacji poza wspominkowymi lub archiwalnymi. Miejmy nadzieję, że u niego wszystko dobrze i pozdrawiamy. Ostatnim z szefów naukowców jest Bert Speckels. Ten dołączył do ekipy najpóźniej. Na studiach poznał Dietera, zajarał się pomysłami ekipy na własną trójwymiarową grę i dołączył do nich jako scenarzysta i projektant poziomów. Przy dwóch pierwszych Gothicach zajmował się również programowaniem silnika i na naszych klasykach zakończył przygodę z tworzeniem gier. Po Gothicach Bert postanowił dokończyć studia. Obecnie jednak też zajmuje się programowaniem. Koduje w Javie. Na przykład zrobił o taki generator mapek w Minecrafcie, który pozwala na tworzenie światów na bazie na przykład prawdziwych map i rysunków. Porzućmy Szalonych Naukowców, weźmy się za pozostałych ojców sukcesu serii Gothic. Alexander Brüggemann był jednym z artystów. Zajmował się postaciami i ich animacjami i był też game designerem. Po pierwszych dwóch Gothicach zajął się grami pierdami pokroju Crazy Kickers albo Snappy 3 Fun Games.
okej? Okay? Gdzie parał się kolejno koncepcją oraz szefowaniem. Pracował też przy grze Morhun X, ale żeby nie było, chłop też mocno maczał palce przy Deserters Rise of the Empire, gdzie był, uwaga, głównym designerem. Gra doczekała się na Metacriticu oceny 66 na 100. Ostatnia gra, przy której pracował, to dodatek do wspomnianych Settlersów. I niestety historia pana Brueggemanna zakończyła się tragicznie. W 2013 roku zmarł po 3-letniej walce z rakiem. Michel Hoge to osoba, którą mogą mocniej kojarzyć fani Gothica. To on jest twarzą bezimiennego z Gothica 3. On też częściej udzielał się w wywiadach. W Piraniach był mózgiem operacji i jednym z głównych projektantów. Wcześniej też maczał palce w pracach koncepcyjnych nad Gothiciem. Przed Piraniami był jednym z designerów DOS-owej gry Dog Fight for Your Life, która przyjęła się na świecie raczej średnio i nie ma co o niej pamiętać. Pracował nad klasycznymi Gothicami, Gothiciem 3, Risenem oraz Risenem 2. Wszędzie zajmował się zarządzaniem, acz w Risenie 2 przysiadł też do projektu samej gry, jak i sklejania fabuły. Wydawało się, że po 2012 roku i premierze Risena 2 dał sobie spokój z grami wideo. Przy pracach nad trzecią odsłoną duchowego spadkobiercy Gothica już nie uczestniczył. Ale jednak w 2014 roku ogłosił, że pracuje nad grą RPG Science Fiction, którą roboczo nazwał Space Time. Na potrzeby projektu powstał nawet oddział Piranha Bytes Red. Czekajcie, czy to ukłon w stronę CD Projekt Red? Kto nie lubi teorii spiskowych? Dostaliśmy taką oto planszę. Wynikało z niej, że rzecz będzie pracowała na Unreal Engine 4, magii nie będzie, dostaniemy widok FPP i możliwość naparzania się statkami kosmicznymi. Niestety o Space Time'ie słuch zaginął, więc fani uznali, że projekt upadł. Ostało się jeszcze zdjęcie z imponująco przedługim kucem Michela, pokazującego komuś, jak działa gra. Wspaniała ostrość na ścianę, a nie monitor, panie fotografie. I cóż, wygląda na to, że śmierć projektu to prawda. Niektórzy fani zauważyli, że w okolicach 2018 roku pozamykano prawie wszystkie konta społecznościowe związane z Piranha Bytes Red. Michel Hoge najwyraźniej nie znalazł ani inwestora, ani wydawcy. No i niestety ciężko jest stwierdzić, co obecnie robi pan z kucem. Mocno chroni swoją prywatność, wydaje się, że nie ma już nic wspólnego z obecnym Piranha Bytes, nie występuje w liście płac obydwu Eleksów. Trudno, ale zdrówka życzę. Okej, stop. Pan Hoge pojawił się ostatnio na polskim evencie Meetup 65, gdzie opowiadał o tym, jak tworzy się gry. Przyznał się m.in., że w szkołach prowadzi czasem lekcje game designu. Tak czy siak, jak mówiłem, zdrówka panie Hoge, bo zdrowie najważniejsze. Stephen Yeul to kolejna osoba, którą Greenwood Entertainment podarował Piraniom. Przy pracach nad Gothiciem zajmował się programowaniem oraz kontaktami z główną trójką, Mad Scientistsami. Po drugim Gothicu, jeszcze przed premierą dwójki i zaczęciem prac nad Nocą Kruka, zrezygnował z projektowania gier. Obecnie pracuje w firmie SykuSmart, spółce zależnej BlackBerry, tak, tych od tych ulubionych telefonów Włodka Markowicza. To wasi ulubieni youtuberzy, a oni teraz sobie myślą, tak, to a kiedy będą? Która to zajmuje się cyberbezpieczeństwem. I cała kariera Stefana Newla zbudowana jest wokół telefonów. Tuż po gotikowaniu znalazł pracę w firmie zajmującej się tworzeniem aplikacji na komórki. No dobra, kolej na niego. Celebryta, filantrop, posiadacz gotikowego wisiora plus jeden do olania marki Gothic. Uparciuch, eleksowy pechowiec, mąż Jennifer. Wiele można powiedzieć o Bjornie, na przykład to, że super z nim się chodzi na piwo, ale na pewno nie można odmówić mu wytrwałości. To przecież twarz studia Piranha Bytes. Z żoną do pewnego czasu prowadził zresztą na YouTube'owym kanale Pirani luźne rozmowy o gamedevowej dupi Maryni, ale od 3 miesięcy nie ma po nich śladu. Ano nie ma, bo Bjorn opuścił studio już w listopadzie 2023 roku, a Piranie borykają się zresztą ze smutną wizją bycia zamkniętymi. Czy tak się stanie? Ciężko powiedzieć, trwają rozmowy z inwestorami. Ekipa jest dobrej myśli. Ale wracając do pana Pankraca, ten pracował nad wszystkimi piraniowymi grami. Przy pierwszym Gothicu parał się game designem, a potem zwykł być głównie jednym z szefów projektów, osobą, która sterowała całym zespołem, nierzadko twardą ręką, i prowadziła zwycięską drogą. Teoretycznie, bo wiecie, Alex to dziecko Bjorna. Jego świat, jego klocki. Zajął się projektowaniem świata, pisał fabułę i tak dalej. I jak eksperyment w postaci jedynki wyszedł, no tak, no nasiada i dobrze czwórka, tak Alex 2 to kompletny niewypał, który spotkał się prędzej z wyśmianiem przez graczy niż aprobatą. Tylko śmiesznie to już było, z czego sprawę zdawał sobie chyba sam Bjorn, zwijając niechętnie manatki ze studia. Ponoć, tu zaznaczam ponoć, obecny szef Piranha Bytes, Michel Ruwe, wymienił zamki w firmie. Tak na wszelki wypadek. Nieźle. Tymczasem opuśćmy Bjorna, bo jedną z najważniejszych osób założycieli jest jeszcze Tom Pucki. Dołączył do ekipy z ramienia Greenwood Entertainment, jak sam przyznał w wywiadzie dla nas w magazynie CD Action Gothic. Początkowo zajmował się, jak prawie każdy w ekipie, wszystkim po trochu. Nie tykał się tylko programowaniem. Początkowo głównie zajmował się grafiką i, co ciekawe, gdy jeszcze Gothic był pomyślany jako gra, w której występują klasy postaci, to model wojownika był wzorowany właśnie na samym Tomie. I wyglądał tak.
uderzające podobieństwa. Przede wszystkim głównym zadaniem Puckiego był PR i komunikacja z potencjalnymi wydawcami. Powód? Ze wszystkich osób miał najlepsze kontakty w branży. Po Gothicach pracował też przy paru niezbyt hitowych gierkach, jak wspomniany Morhun X czy Der Planer 3, czyli produkcji, w której wcielaliśmy się w logistykę i zarządzaliśmy flotą ciężarówek. Potem jest wspomniane w sekcji specjalnych podziękowań trójwymiarowego RPG The Dark Ike Drakensang, a jako niesprecyzowany członek teamu pracował przy iPhone'owej wersji Diana Sisters DS. Liznął też online'owe The Elder Scrolls'y, a później w 2011 roku trafił do Wargamingu, jako człowiek odpowiedzialny za komunikację z graczami z Europy Centralnej, czyli m.in. Polski. Promuje na przykład serię World of Tanks, zajmował się też PR-em gry Master of Orion z 2016 roku, ale w sumie jesteśmy w Polsce, więc powinienem powiedzieć Master of Orion. Prowadzi też firmę Tom Pucki Consulting, która zajmuje się, tym, co Tom Pucki umie najlepiej, czyli sprawnym łączeniem wydawców, twórców czy influencerów w jedną potencjalnie sprawnie współpracującą całość. Zapraszam do wywiadu z Tomem w naszym wydaniu specjalnym. Kai Rosenkrantz. Tego pana fanom współczesnego Gothica nie trzeba przedstawiać. Opiekuje się powstającym remake'iem Gothica, bardzo ceni sobie robotę polskich moderów odpowiedzialnych za Kroniki Myrtany oraz ekipę LARP Gothic, przenoszącą bezimienne uniwersum do naszej smutnej, szarej, polskiej rzeczywistości. W Piraniach zajmował się muzyką, stworzył kultowe już utwory, które opracował albo kompletnie od zera, albo sprytnie skoverował. Szwedzka ballada Hermanelik stała się na przykład motywem głównym starego obozu. Tom Pucki wspomina, że mocno zauroczyli się zapałem i talentem młodego Kaja i chcieli za wszelką cenę mieć go w zespole. Rosenkrantz trafił do Pirania Bytes w wieku 17 lat. Na podpisanie umowy musiał przyjść jeszcze z tatą. Stworzył genialne utwory do klasycznych gotików, a z pomocą bochuńskiej orkiestry nagrał muzykę do Gothica 3 z wybornym Vista Point na czele. Następnie zajął się utworami w pierwszej odsłonie Risena, a potem odszedł od Pirani i wraz ze Schröderem Karstynem założył firmę Nevigo GmbH, zajmującą się tworzeniem oprogramowania i marketingiem. Po 5 latach wydał solowy album Journey Home. Nie porzucił też tworzenia muzyki do gier. Skomponował utwory do The Long Journey Home, Pizza Connection 3, Jagged Alliance, Rage czy Iron Harvest. O, coś od siebie dodał też do najnowszej gry z Larym, Wet Dreams Dry Twice. Jak mówiłem wcześniej, obecnie zadomowił się w Alchemy. Od prawie 3 lat zajmuje się komponowaniem muzyki do remake'u. I powiedziałbym, że to tyle, gdyby nie fakt, że postanowiłem jeszcze przejrzeć tych mniej znanych Piranha Bytechan i wyszukać jakieś bardziej ciekawe przypadki. I tak na przykład Uwe Meyer, autor tego klasycznego portretu Barona, który wyświetlał się podczas wczytywania w Gothicu 1, swoją drogą wiedzieliście, że były dwie wersje tego arta, pracował też przy Sacred 2. Vadim Pietrzyński, w starych Gothicach pracujący głównie nad teksturami, dłubał za to przy pierwszym Sacred, jego wersji Gold, a także maczał palce w Anno 1503, gdzie zajmował się modelowaniem i teksturowaniem. Markus Kark to człowiek orkiestra. Stare Gothiki zostały zasilone jego modelami i teksturami, ale pracował też nad Tom Clancy's End War na Nintendo DS, gdzie programował interfejs i silnik gry. Zajmował się też pisaniem androidowej wersji gry Ubongo. Tak, tej planszówki autorstwa Grzegorza Reichtmana. I to chyba tyle. W sumie zauważyłem, że spora część twórców z nieistniejącego od lat Greenwood Entertainment czy osób pracujących nad pierwszymi gotykami po prostu porzuciła game dev i zajęła się czymś zupełnie innym. Rynek niemieckich gier wideo nie jest szczególnie potężny. Piranha Bytes jest za naszą zachodnią granicą uważane za najbardziej kultowe niemieckie studio, takie wiecie, z tradycjami. I choć małe, bo nigdy nie zależało im na rośnięciu wszerz, to jednak w jakiś sposób zauważalne na świecie. Tylko może nie z tych samych powodów, z których wspomnę na przykład w Polsce. Większość amerykańskich graczy nie ma pojęcia o serii Gothic, a ci, którzy już mają, to traktują je jako wzorowych reprezentantów tak zwanego Eurojunku, czyli gównogierek z Europy, które komuś gdzieś tam mogą się podobać, ale może kurde bez przesady są lepsze rzeczy na świecie, jak na przykład kurde gry Bethesdy. Po więcej ciekawostek zapraszam zresztą do naszego wydania specjalnego o Gothicu. Tymczasem żegnam się z wami, jak się podobało, to walnijcie w suba i lajka, a ja się odmeldowuję. I pamiętajcie, spokojnie, wszystko będzie w porządku.